Hej, hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Nabi, to jeszcze trzeci odcinek naszych przygód z Lordi Rondi Aftermath oraz przygód naszych dzielnych graczy, którzy będą teraz między sobą konkurować o władzę w celu Azeroth. No i teraz miałoby dojść do walki potęgami, no w zasadzie dosyć dużą siłą, jaką dysponuje Horda, a jednostkami Happy'ego, które tutaj są przygotowane do boju, już ustawione. Problem polega na tym, co zauważyłem przed włączeniem nagrywania, że no i to już będzie smutne, bo to naprawdę może być bardzo easy win. Happy'ego nie ma. Happy wyszedł z gry. Pewnie możliwe, że znowu strzelił focha, bo ktoś coś powiedział. No, ostatnio tak było, teraz może też tak było. Albo musiał wyjść, albo cokolwiek. Nie wiem, mniejsza. A więc zobaczmy, do czego tutaj dojdzie. Ale spokojnie w medytacji będę patrzeć, co się dzieje tutaj. Mnie dziwi, że jeszcze nie zajęli pozostałych dwóch budynków Imperium Trolli. Czyżby tak szybko miało dojść do walki? Tak, owszem, bardzo szybko doszło do walki. Jednostki Happy'ego będą po prostu lurowane, bo nie ma dowódcy, który mógłby nimi teraz zawładnąć, powiedzieć: słuchajcie chłopcy, ruszamy kupą! Nie, one będą tutaj wybijane po kolei pojedynczo. No bo czemu ma się tutaj Gertuza zmęczyć? Aż mi tekstury się jeją. O, jeszcze raz, niech się jedną. O, jest, jedną się. Jeszcze raz. O, tak. Więcej psucia się tekstur. Także... Dot Army. Huch. Trzeba przyznać, że... No, on ma ocenowanie wojska. Ja wiem chyba, jaki zrobiłem problem poprzednim razem. Miałem wojsko, ale nie miałem szamanów, którzy dają Bloodlust. Bloodlust bardzo dużo daje. No, nie wiem, czy warto to komentować, że o, Happy robi coś tam, bo Happy nic nie robi, bo jego nie ma. To jest już po prostu wkraczanie w Outland i przejmowanie go na swoją stronę. A co się dzieje tutaj? W Sunwell. Tyki myki znowu to przejął. Ja napierdzielę. To już mnie trochę nudzi. Jest na o tyle nudne, że nie wiem w końcu, z kim jest on w przymierzu. Co mnie też denerwuje, to że nagle, kurde, on zdobywa punkty kontrolne i nie wiedzieć czemu. I only want X-Men. Ale o co chodzi? Zostaliśmy zaatakowani! Kogo? Co oni robią? W czym ci przeszkadzają? Make army and I go away! Well, I lost 50 supply. No wiesz, Kielcu, to nie masz się czym teraz chwalić, bo tak naprawdę nie było przeciwnika, z którym miałeś walczyć. Tam były po prostu wolno stojące jednostki. Fajnie by było, jakby teraz on umarł. Tutaj powinna być taka jakaś wieżyczka, która powinna widzieć niewidzialne. No to jest wkurzające. Właśnie te jednostki niewidzialne są tak wkurzające. Ale gdybyśmy mieli tego Overseera śmiesznego, chociaż nie wiem, czy Forsaken może mieć. Co tu się dzieje? Aha, on sobie idzie do Dalaran. Czyli można spodziewać się przejścia w Illidarii. Zabijcie go, zabijcie go, zabijcie go! Jest! Book of Medivh stracone. Time for Gruul. Nice. Idę po Gruula. Chciałbym zobaczyć to. O, Varimatras po stronie tych. Okej. Okay. 2, 4, 6. Co? 4, 6, 8. Możesz albo pozostać tutaj i zostać zamordowany przez ludzi, albo wybrać mroczniejszą drogę. Czymże jest ta mroczniejsza droga? Po drugiej stronie oczekuje nas mój pan Illidan. Zaprowadź do niego swych ludzi, a stworzy wam nową przyszłość i zaspokoi palący wyrok.
czasami, jak tak czytam, co mówi Kaltuzar, się zastanawiam, czy on nie za bardzo przeżywa tego. Będziemy ci służyć. Powstań więc, młody Kael. Będziesz mu prawą ręką i zwiastunem mego gniewu. Ogr magii, broken. Okej, Grul. I co, halo, Grul, żyjesz? Jestem ciekawy, jak mam umiejętności. No, a jeżeli chodzi właśnie o jego zachowanie, to takie... It's mine, I'm mine, my precious. The Outland is mine! Tak sobie go wyobrażam, takiego Golluma kręcącego w paluszkach takim pierścionkiem z napisem Outland. Ło, co to się stało? Co to jest? Elfy? A, już wiem czemu. Bo Illidan. Halo, Mr. Pazur. Jak tam twoje jednostki? Co, w ogóle co robisz? Masz tylko 3 punkty kontrolne. No, teraz masz aż 3 punkty kontrolne. What? Skurcz? Cześć. Co tam? A nic, spoko. No dobrze. Co tam się kurwa stało? Ale jak teraz będzie... Nic! Nie było bronione. Zasosę wszedłem i zwziąłem. Zniszczyli Dalaran. No, trzeba przyznać, że Skarcz jest bardzo potężny w tym momencie. Ładne upgrade'y. 1-4, no chociaż troszeczkę mało w ataku. Do niego w sumie liczy się dużo w obronę. Noise. Dobra, tyki myki, nadal będę na ciebie patrzeć, ale i tak jest jednak słaby. Kurde, tylko takie levele, weź przestań. Na tym poziomie rozgrywki ty powinieneś mieć koło 10. Nie masz. Smutne. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Jak ja słyszę, biorę się do roboty, to znaczy, że gdzieś tutaj są jednostki. No one is dead, lol. Czemu jesteś sam na cesie? Ja? Nie, to twoja stara! Uuuu! Powiedział twoja stara. Nie wiem, o co mi teraz chodzi. No weź, proszę cię. Tym głównym chcesz iść tutaj, gdzie sam Elder Nadox ma większy level niż twoje jednostki razem wzięte? Twój budynek jest gotowy. Może muru ci coś pomoże. Nie pomoże ci. Jesteś słaby. Jesteś głównym w tym momencie. Go Northrend, now. And True Horde? Czyli co, nie chcą tutaj pójść? Badram, bam, bam, badram. Tutaj jest baza. Do Warsong Horde'u. Przejąć go. Będą mieli Garrosha Hellscream'a. Nie, Groma. Garrosha. Syna. Groma. No, ale do tego trochę czasu. Jest. Coś ty nawet upgrade'ów nie masz. Jesteś gównem. Bardzo przykro mi to mówić, ale ty gimyki jesteś gównem. No. Jesteś takim gównem jak ja. Trzeba to przyznać. Południe. No, Outland jest przejmowany. No to jest po prostu samowolka budowlana. Nic tu już nie ma. Krasnoludy nie wiem, jakie tutaj jeszcze punkty kontrolne mają. To jest chyba jakiś... A nie! Eripik jest cały czas na chodzie. To jest śmieszne. O, Księga Zwinności. No tutaj pełno jest takich punktów, które można by było zająć, a nikt się na nie nie pokwapił, bo im się nie chciało, nie wiedzieli. Go for Scarlet, Dan. No. Jestem gotowa. Chwała krwawym Jestem gotowa. Jestem gotowa. Chwała krwawym elfom. Bezczeszczą nasz święty Gaj. No, to było troszeczkę głupie. Wysłanie pojedynczych jednostek na śmierć. Brawo. Wystarczyło wysłać jedną. To naprawdę żadna strata dla plagi w tym momencie. On teraz może nawet was zaatakować. Jest was tutaj za mało. I w sumie nie zdziwię się, że to robi. Naprawdę nie dziwię się, że to robi. O, Lady Bash już nie jest strzeżalna. A za chwilę umrze. Tak? Jo, ona sobie tu jest. Tańczy do mnie. No, dopiero trzeci level. Jak to biednie wygląda. Nie, to jest takie...
podrygiwanie już wykrwawiającego się. Chcesz chwycić za ten nóż i tak pchnąć, ale czujesz, że nie masz siły. Tej siły jest coraz w zasadzie mniej. Czujesz, jak wszystkie twoje elementy ciała robią się sztywne i tracisz nad nimi kontrolę. Tak samo jest w tym przypadku. On to jeszcze próbuje cokolwiek zrobić, ale to jest stracona walka. Bezczeszczą nasz święty gaj. Last clean, Outland. No, to jest już tylko czyszczenie Outlandu. Ja się nie dziwię, że on to chce czyścić. No to wiadomo, nie chce się tracić control pointów tylko dlatego, że jakaś głupia jednostka została. Nie? Bardzo częste. I co? To już umiera, to jest chwila moment, żeby padło. Lina, 6 level dopiero. No, ale tutaj się trochę jednostki poblokowały. Jeżeli coś tutaj innego się nie stanie, to może to nie wyglądać za ciekawie. To muro dobrze pomaga trochę. Ale nie, no tutaj już powoli wszystko zaczyna umierać. Więc na spokojnie mogą tutaj cały czas posyłać jednostki. To też jest przegrana walka dla naszego Illidani. Stracił Lady Vash, już jest niewskrzeszalna. Illidan zaraz pewnie też umrze. O, ta, Majew przyszła. Ale coś jej nie poszło. Strażniczka Shadowsong. A to jest głupie. A bym chciał zobaczyć, co się stanie w momencie, kiedy dojdzie między nimi do walki. Coś myślę, że oni tak ma ubiło. Przepraszam. Bezczeszczą nasz święty Gai. Wchłanianie studni zaraz się zakończy. Bardzo ładnie. Gdzie jest nasz cudny Arthas? Halo, Arti. Arcio. Bezczeszczą nasz święty Gai. A co się dzieje tutaj u Scarletów? Gdzie jesteście? Gdzie są wojska wasze? Co, ty tylko bohaterami chodzisz? The fuck. No dobra. Tutaj jest coś oblegane. Aha, tutaj tylko biją. I co się dzieje? Scourge. Arthas. Level 11. Szybko, ruszaj, Neosanuel. A ty gdzie biegniesz? Halo? Sanuel się zrobiło. Prepare the Sanuel absorption. Halo, kretynie. No cofnij. No cofnij Arthasa. Halo. Czaszka Gul'dana. Czemu wyrzuciłeś czaszkę Gul'dana? Dobrze. Bardzo przydatne. But bro, I think through horde is better. Yeah, than normal. Nie wiem, czym się różni prawdziwa horda od tym. Gonna do the event. No i Arthas w tym momencie przechodzi. No i idźże do... Ej, a może weźmiesz tu koronę? Nie, ja was nie rozumiem. Dobra. Zaczyna się wchłanianie. Zostało zaznaczone. Wchłanianie rozpoczęte. O Boże, o Jezu! Zostaliśmy zaatakowani! O! O kurczę. I want to destroy Lich King. He is way powerful. Little pact to destroy Lich King? No, sorry chłopaki, musicie zrobić pakt, żeby pokonać Lich Kinga. Zbyt potężne. Ja pamiętam, raz miałem taką sytuację, że miałem chyba 8 staków jednostek. Oczywiście ja byłem gówniakiem i nie miałem żadnych upgrade'ów. Poszedłem na samego Lich Kinga. Toś kurde, toś to on mnie zniszczył wszystko. A byłem załamany. Byłem załamany, jaka to kurwa potęga. First Lich King, bro. Lord Iron. No, Lich King. To jest...
Jak oni nie potrafią się dogadać, to jest masakra. Dyrektor. No, fajnie, dyrektor zrobił tutaj bazę. No właśnie, to jest ta chyba baza śnieżnych wilków, od których pochodzi Traal. Wow, mamy już tylko 2, 4, 6 graczy. Się zastanawiam, czy teraz właśnie będą te najciekawsze walki, czy raczej nie. Scarlet Crusade przyszła na południe. Raczej słabo, słabo, słabo. Moi przyjaciele. No, no ja. Lidar już nie. Gdzie jesteście? Gdzie są wasze armie? Ja widzę, że tutaj dochodzi do naprawdę niezłej jatki. Tutaj potęga. Upgrade 4-3, całkiem ładne upgrade. No, Nekrosa będzie ciężko wam pokonać. Jest potężny. No, musicie się wycofać jak najszybciej. To byłoby o wiele łatwiej dla was. Ale wy macie mało pieniędzy. A w porównaniu z Dragon Ball Clanem macie malutko. Ile ma Kretuza? O kurwa! Nie Kretuza, tylko Skorcz. Dużo. Halo Arthas, gdzie jesteś? On leci, czy co? Czy o Syndragosa czeka? Momencik, to teoretycznie powinno płynąć jakoś tak lecieć. Okej. Okay. W tym momencie mógłbyś pobiec po prostu. Halo, Arti? Wyskakuj. Niewierni przełamali naszą obronę. No i ruszył. Zobaczymy, jak zamienia się w Lich Kinga. O, tutaj Dalaran atakuje od dołu. Ale to są nadal podrygujące resztki dawnej potęgi. Sunwell Shard. To nie jest potrzebne. No, ale teraz to jest potęga, z którą mało kto daje sobie radę. Atakują miasto naszych braci. No, ja już tutaj to cienko widzę szansę naszych sprzymierzeńców. Faktem mają o wiele więcej punktów kontrolnych. Ja się zastanawiam, co się stało z Forsakenem. Dlaczego nagle przestał grać? Nie ma go w grze, a tak dobrze muszło, był potęgą, dawał radę wszystkim. Bardzo, bardzo niefajnie. To jest śmieszne, bo nadal te wszystkie jednostki, które tu są, dają radę się bronić. Z masakrem. Atakują miasto naszych braci.